To hulaj dużo, słuchacie kolejnego podcastu z serii ze zamkniętymi drzwiami. Jak widzicie lub nie, dzisiaj będzie jedna z bardziej znanych spraw Australii. Która zresztą wzbudza zainteresowanie do dnia dzisiejszego i to już nie tylko Australijczyków. Zdaję sobie sprawę, że jest to jedna z popularniejszych historii, mogliście o niej już wcześniej słyszeć, jednak muszę przyznać, że w trakcie przygotowywania całego materiału znalazłam dużo informacji, które są ze sobą sprzeczne, tak więc mam nadzieję, że uda mi się w tym podcaście wyjaśnić przynajmniej niektórą część z nich. Będę zaznaczała, kiedy te informacje są sprzeczne, a kiedy nie. No i mam nadzieję, że wspólnymi siłami ułoży nam się nie tylko historia Azarii Chamberlain, ale również całej rodziny. Zanim przejdziemy do historii, dodam też, że w trakcie trwania materiału wyświetlają się zdjęcia, jednak wolałabym za każdym razem, kiedy jest zmiana tego zdjęcia, nie mówić o, patrzcie, teraz jest nowe zdjęcie. Jeżeli chodzi o jakieś charakterystyczne miejsca, bo będziemy dzisiaj na przykład zwiedzać Uluru, no to Wam powiem, że wyświetla się zdjęcie Uluru. A teraz już bez zbędnego przeciągania, zapraszam do słuchania. Jeżeli już mówimy o Azarii Chamberlain, to musimy też powiedzieć o jej rodzicach. A historia rodziców nie zaczyna się wcale w Australii, tylko w Nowej Zelandii. I chciałabym Wam na początek przedstawić Alice Lynn Murchison, która urodziła się 4 marca 1948 roku, w mieście o nazwie Weketon w Nowej Zelandii oczywiście. I ojciec miał na imię Clifford, ale znajomi na niego wołali Cliff, natomiast matka miała na imię Avis. Pomimo tego, że przedstawiłam wam Alice Lynn Murchison, to większość znajomych, jak i rodziny nazywała ją Lindy. Więc ja też sobie pozwolę na takie spoufalanie się, ponieważ we wszelkiego rodzaju źródłach jest mowa o Lindy, tak więc jeżeli będę mówić Lindy, to mam na myśli Alice Lynn Murchison. Ważną informacją w całej tej historii jest fakt, że zarówno Lindy, jak i jej przyszły mąż, już Wam od razu zaspoileruję, należeli do kościoła Adwentystów dnia siódmego. Jest to doktryna religijna wyznawana przez niektóre kościoły protestanckie tak nam mówi Wikipedia, jeżeli chodzi o jakieś główne założenia to za dzień siódmy uznawana jest sobota i to jest właśnie dzień odpoczynku oraz celebrowania. Dodatkowo, dusza nie jest wieczna dla złych osób, czyli jeżeli trochę za bardzo balowało się w swoim życiu i takie bailando bez trzymanki, to wcale nie znaczy, że będzie jakieś życie wieczne. Takie osoby, takie duszy, dusze po prostu znikają, natomiast dusze dobre idą do nieba. Ogólnie zachęca się do prowadzenia zdrowego stylu życia, jest też zachęta do wegetarianizmu, przynajmniej takie informacje znalazłam, lub przynajmniej koszerności, i ze statystyk wynika, że 35% wyznawców tego kościoła są to osoby, które są wegetarianami wegetari lub weganami. No dodatkowo, chyba standardowo jest zakaz jakichś takich cukrów, pudrów i napojów procentowych. No i też zachęca się do skromnego wyglądu i skromnego życia. Myślę, że nie jest to nic nadzwyczajnego, nic, co, co by jakoś tak sprawiało, że ma się oczy jak strana na autostradzie. Jednak Kościół Adwentystów, bo tak też jest nazywany, na początku spotkał się z krytyką, wręcz przez niektórych, z porównaniem do grupy sekciarskiej. Oczywiście krytycy się na ten temat wypowiadali, oni mieli jakieś swoje argumenty. Jakoś specjalnie te argumenty mnie nie interesowały. Jestem zdania, że niech każdy sobie wierzy w co chce i da wierzyć innym. No ale mówię to dlatego, że później ta informacja znowu wypłynie, że czasami się krzywo patrzyło na, na osoby, które należały do tego kościoła. Do tego też wrócimy. Bądź co bądź, jeżeli chodzi o rodzinę Alice, to jej ojciec był właśnie pastorem w tym kościele. No i często był on przynoszony z jednej parafii do drugiej. Ja wiem, jak to brzmi, ale to z tego powodu, że, że to była część pracy, to było coś normalnego, że idzie się głosić jakąś tam swoją służbę w jednym kościele, później w następnym. I tak wyglądało życie rodziny Lindy. W ogóle od razu się przyznam, że nie znalazłam informacji, czy miała ona jakieś rodzeństwo, więc może miała, może nie miała. No na pewno ojciec był pastorem, była częsta zmiana miejsca zamieszkania i można znaleźć informację, że Lindy już wcześniej przynosiła się do Australii, bo tak jak wspominałam, urodziła się w Nowej Zelandii, ale później tutaj jest ta rozbieżność, pierwsza rozbieżność, która nam się pojawia. Niektóre źródła podają, że Lindy przyniosła się do Australii w roku 1969, więc miałaby wtedy 21 lat. Później jest informacja, że mając lat 16, to była na wycieczce w Urulu, więc Zakładam, że no już wcześniej musiała być w Australii, jakieś prawa fizyki i tym podobne. Natomiast dotarłam do informacji, że poprzez pracę ojca, ponieważ był on pastorem, to rodzina często się przenosiła i przenosili się oni również w obrębie Australii. Więc Lindy już tam mieszkała przez jakiś czas. Nawet znalazłam informację, że zdała ona maturę w roku 1965 i to było w stanie Wiktoria, czyli cały czas jesteśmy w Australii. Jeśli chodzi o samą Lindy i jakieś jej plany, ambicje, cele zawodowe, kim ona tam w ogóle była, to opisywana jest jako miła, spokojna, rodzinna, dojrzała jak na swój wiek. Ona marzyła o tym, aby poznać człowieka, który będzie tak samo dojrzały jak ona, będzie chciał z nią założyć rodzinę, no i będą mogli sobie żyć według zasad, w których zostali wychowani, no bo ona bardzo wierzyła w swój kościół, była w to zaangażowana, no i też miała nadzieję, że jej przyszłość, Mój mąż będzie miał e, podobne zdanie jak ona. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, to początkowo e, po skończonej maturze, znaczy po, po skończonej e, szkole średniej, po zdanej maturze, pracowała dorywczo początkowo jako kelnerka, jako sprzedawczyni w sklepie, jako recepcjonistka, a z czasem nawet znalazła gdzieś tam pracę jako księgowa. W roku 1969 lub 1968, bo tutaj znowu nam się daty rozjeżdżają, jak koń na lodowisku, poznała ona mężczyznę o imieniu i nazwisku Michael Chamberlain. Był to mężczyzna o 4 lata starszy, który również urodził się w Nowej Zelandii, w rodzinie adwentystów, czyli no, no idealnie, ta sama wiara z Nowej Zelandii, 4 lata starszy. Matka Michaela była zaangażowana w Kościół, natomiast ojciec służył w królewskich siłach powietrznych. Więc też wydaje mi się, że bardzo fajnie, nie mnie nie, nie, nie to oceniać. W roku 1965 wyjechał on do Australii, była to jego własna decyzja, ponieważ chciał iść drogą kościoła. Takie miał marzenie, że chce podążać drogą kościoła, nie wiem, czy musiał w tym celu wjeżdżać do Australii, ale tak też zrobił. Skończył on Avondale College, gdzie studiował teologię i udało mu się ten kierunek skończyć w roku 1969. Michael był opisywany jako ambitny, charyzmatyczny, pewny siebie no tak, wypisz, wymaluj ideał dla Lindy. Nie znalazłam informacji wprost, ale zakładam, że poznali się w jakimś miejscu związanym z kościołem, może to były jakieś spotkania dla, dla młodych ludzi, bo często takie parafie organizują. Ale też warto zaznaczyć, że po skończonym koledżu Michael pracował jako pastor, więc też nie wykluczone, że Lindy już go poznała jak był na przykład pastorem w jej parafii. No ale tak jak mówię, to są jedynie moje domysły, bo nie znalazłam konkretnych informacji. Natomiast konkretne jest to, że zaczęli się ze sobą spotykać. Wkrótce okazało się, że mają podobne plany, podobne, podobne marzenia prawie takie samo spojrzenie na świat. E, więc co no? Co, co tutaj robić w tym kierunku? Wypada wziąć ślub. I ślub wzięli 18 listopada 1969 roku. Wkrótce po tym Michael dostał informację, że będzie od tej pory pastorem w Tasmanii. Więc widzimy, że wygląda to dość podobnie jak w przypadku ojca Lindy. Michael jest wysyłany od jednego miejsca do drugiego. Tutaj, jeżeli chodzi o podróże, to będą one bardzo częste. No ale krótko po ślubie rodzina przeprowadza się do Tasmanii, gdzie 2 października 1973 roku na świat przychodzi pierwsze dziecko pary. Jest to syn o imieniu Aiden. Tak więc Michael zajmuje się swoją pracą, natomiast Lindy dba o ognisko domowe, dba o pierworodnego. Ona bardzo dobrze czuje się w roli matki, czuje, że może się spełniać w tym kierunku, że może się tak realizować. Zajmuje się domem, ale ma też czas dla siebie, zawsze stara się jakąś taką chwilę dla siebie znaleźć. No i można powiedzieć, że jak na tamte czasy, to była ona nowoczesną mamą, ponieważ zaczęła chodzić na kursy, chciała się kształcić. Wiedziała, znaczy wiedziała. Stwierdziła, że raczej college, studia to może tak nie za bardzo dla niej, ale może robić jakieś kursy. I w roku 1974 otrzymała certyfikat z projektowania i krawiectwa. Taka trochę artystyczna dusza z niej była, można powiedzieć, bo szyła ubrania dla siebie, szyła ubrania dla swojego dziecka. Potem tych dzieci będzie coraz więcej i dla nich też będzie robić ubrania. No cóż, krótko po tym Michael znowu zostaje wysłany w inne miejsce, tym razem jest to przeprowadzka do Queensland. Tam też 16 kwietnia 1976 roku na świat przychodzi drugie dziecko pary i jest to syn o imieniu Regan. W międzyczasie Michael znów zajmuje się swoją pracą, natomiast Lindy Szyję, sukni ślubne na zamówienie, no i oczywiście zajmuje się domem. To był też moment, gdzie Michael, na krótko, co prawda, ale stał się prezenterem radiowym dla programu The Good Life. Ja tam sobie siedział, pił kawkę i mówił na temat życia, na temat kultury, na temat tego, no, no, dobre życie, tak, sama nazwa mówi. Więc ogólnie sobie gadał o życiu, o wszystkim i o niczym. No i tak się im żyło. Szczęśliwa rodzina, uśmiechnięte mordki w pierwszych ławkach kościoła. Było bardzo miło. Było miło, sąsiedzi też twierdzili, że rodzina jest przyjazna, że nie ma żadnych większych czy mniejszych kłótni między Michaelem i Lindy albo między kimkolwiek. Sytuacja finansowa też była stabilna, więc można powiedzieć: cud, miód, maliny, czego chcieć więcej. Natomiast faktycznie para chciała coś więcej, pragnęła mieć jeszcze jedno dziecko i Lindy bardzo chciała, żeby to była córka, bo miała dwóch synów, a od zawsze marzyła o takiej swojej córce, której będzie mogła szyć ubrania, e, która będzie jej najlepszą przyjaciółką. Wiecie, jak to jest. Albo i nie wiecie, dlatego wam opisuję, jak to mniej więcej w głowie Lindy wyglądało. No i postanowiono przejść od słów do czynu pod koniec roku 1979. Okazało się, że Lindy zdała test, do którego nie trzeba się wcale przygotowywać, czyli test ciążowy. W międzyczasie Michaela znów przeniesiono, tym razem do mont Isa, więc rodzina spakowała walizki i natychmiast się tam przyprowadziła. A 11 czerwca 1980 na świat przyszła wyczekana, wymarzona córka Pary o imieniu Azaria. Lindy bardzo się cieszy, co też opisują znajomi i sąsiedzi, że była bardzo zadowolona. Szyła ubranka, tak jak zresztą mówiła, że będzie szczyć ubrania, to szyła ubrania dla siebie. Teraz dla córki. Niektóre źródła mówią nawet, że robiła ona takie podobne ubrania, pod kolor pasujące, że jak idzie w jakiejś sukience, no to i córka będzie miała taką samą sukienkę, albo bardzo podobną, ale oczywiście w dużo mniejszej wersji. Co do Michaela, to rzecz jasna też się cieszył, jednak większość swojego czasu spędzał w pracy. No i coraz częściej zaczęły go nachodzić takie refleksje, że mało czasu spędza z rodziną, że chciałby z rodziną spędzić trochę więcej tych chwil, żeby mieć jakieś pamiątki i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, takie refleksje czasami człowieka nachodzą. No i w tym celu akurat tak się złożyło, że nastał sierpień. No nikt się tego nie spodziewał, ale nastał sierpień, sierpień 1980 roku. I właśnie wtedy rodzina postanowiła, że chce odpocząć, bo jest lato, bo jest ciepło, są wakacje i tym podobne. No i Michaela często nie ma w domu, więc on też chce nadrobić ten czas. Plan był taki, aby podróżować do miasta o nazwie Darwin. Jest to stolica terytorium północnego w Australii. Nie bez powodu tam, w mieście o nazwie Darwin, Michael miał marzenie, wizję siebie łowiącego ryby. No i to też nie były, nie były to byle jakie ryby, tak? Michael się cenił. On chciał łowić baramundi. A takie ryby to niech obsadzają sobie w każdym miejscu, więc trzeba było pojechać do Darwin. To było takie najbliższe miejsce. Miejsce, gdzie można było pojechać. Jednak w międzyczasie, kiedy ustalali sobie trasę, jak to tam pojadą, kiedy dokładnie, na ile dni itd., itd. to Lindy przypomniała sobie, że ona też ma marzenie i po drodze znajduje się miejsce o nazwie Uluru. Które znajduje się na terytorium północnym Australii. Jest to święta skała Aborygenów, największa atrakcja Parku Narodowego Uluru. I są też tam w okolicy miejsca obozowe, gdzie można spędzić miło czas, rozbić namiot, spędzić czas z rodziną, ze znajomymi, no i się fajnie bawić. Rzekomo Lindy mając lat 16 była na takiej wycieczce, czy to była wycieczka rodzinna, czy jakakolwiek inna zorganizowana, to nieważne, ale była tam i teraz również jako osoba dorosła chciała pokazać Uluru swoim dzieciom, porobić jakieś fajne zdjęcia, no i przy okazji urozmaicić wyjazd. Michael nie miał nic przeciwko albo do gadania i rodzina ruszyła. Ruszyła 16 sierpnia 1980 roku, najstarszy syn miał wtedy 7 lat, młodszy 4, natomiast Azaria miała 2 miesiące. Rodzina podróżowała swoim samochodem, żółtą Holden Torano, zdjęcie widzicie tutaj, ten samochodzik też będzie ważny w naszej historii. Plan podróży był taki, aby na trzy dni zatrzymać się w okolicy Uluru, tam postawić namioty, i spędzić miło czas, porobić zdjęcia, pochodzić itd., itd., a następnie ruszyć do Darwin. No i właściwie tak też się działo, przynajmniej początkowo początek był dobry, bo 16 sierpnia w nocy rodzina przyjechała na miejsce, rozbili obóz, coś sobie zjedli. Później, ze względu na to, że było późno, no to poszli spać, obudzili się następnego dnia, był to 17 sierpnia. No i, no i postanowili rozejrzeć się wokół, porobić zdjęcia, przejść się. A że nie byli niezręczni społecznie, to udało im się też zapoznać współobozowiczów. No brzmi to jak normalne zachowanie rodziny, żadne jestem podejrzanym starter pack czy coś w tym stylu, tak zachowują się raczej ludzie na wakacjach. Warto wspomnieć, że w okolicy Uluru kręcą się psy dingo. Chciałam Wam pokazać jedno zdjęcie, ale widzicie go praktycznie cały czas. Jeżeli chodzi o Uluru, to można też powiedzieć wręcz, że to jest ich teren, mają swoje siedliska, ale często idą do ludzi, bo Janusz z Grażyną chętnie takiego psiaka dokarmią kiełbasą z ogniska. Wyglądają dosyć spokojnie, może nawet i uroczo, ale jednak są to drapieżniki, nie wolno o tym zapominać. Wracając do naszej historii, to Lindy wspomniała, że w trakcie wędrówek po skałach, no to właśnie taki Burek chodził za nią przez jakiś czas i przyglądał się zwłaszcza Azarii, którą miała ona na ręku. I to, że te pieski sobie tam chodzą, biegają, skaczą, to nie jest nic nadzwyczajnego. To tak naprawdę jest ich miejsce. To, że człowiek tam przychodzi, to przychodzi na ich terytorium. Dingo zazwyczaj są spokojne, przynajmniej tak się mówiło w momencie, kiedy miały miejsce te wydarzenia. Wręcz dla niektórych dokarmienie takiego dingusa to była jedna z atrakcji. Kontynuując jednak, to nastał wieczór, cały czas mamy 17 sierpnia, i zarówno państwo. Chamberlain postanowili e, zrobić grilla. Wraz z parą, którą poznali wcześniej, byli to Greg i Sally Low, e, młode małżeństwo, też z małym dzieckiem, więc tutaj e, ogólnie małżeństwo z dziećmi są tematy do rozmów. Na przykład o pogodzie i tak dalej, i tak dalej. No ale skoro jest grill, to i dingusy się zleciały. Michael rzucił jednemu z nich jakieś skórki od chleba i ogólnie resztki jedzenia, bo wyglądały na głodne. I wiecie, Michael miał do, dobre intencje, no, chciał nakarmić psiaka, natomiast Lindy bardziej ogarniała na lekcjach przyrody i powiedziała mężowi, żeby tego nie robił, bo, no bo tak się nie powinno robić, bo mogą to potem uznać jako naturalny sposób zdobywania pożywienia. A tak być nie powinno. No cóż, było ciemno, robiło się późno, nastała godzina 20, więc pora położyć dzieci spać. Starszy syn, co prawda, Ejden miał 7 lat, no to mógł sobie zostać trochę dłużej, tam dobra nocka i te sprawy. Natomiast Regan i Azaria, no to ewidentnie była to dla nich pora na sen. Dlatego też, Lindy położyła dwójkę w jednym z namiotów, a później sama dołączyła do znajomych i do swojego męża, aby jeszcze chwilę z nimi posiedzieć. I tutaj znowu nam się informacje rozjeżdżają, ponieważ znalazłam informację, że nagle wszyscy usłyszeli płacz dziecka, i prawdopodobnie była to Azaria. Tak więc, Lindy postanowiła pójść do namiotu i sprawdzić, co się dzieje, ale można też znaleźć, moim zdaniem, to jest mniej wiarygodna wersja, że Lindy szła do toalety i w trakcie swojej wyprawy usłyszała płacz dziecka. No, bez względu na to, która z tych wersji jest prawdziwa, to faktycznie było coś słychać z namiotu, więc, Lindy postanowiła chwilę po godzinie 20 wejść i zajrzeć, co tam się dzieje i nagle wszyscy obozowicze, dosłownie wszyscy, którzy znajdowali się w pobliżu namiotu, usłyszeli: O mój Boże, Dingo ma moje dziecko. Nic więc dziwnego, że wszyscy mieli oczy jak Sarna na autostradzie, bo nie wiedzieli o co chodzi. No, tak nigdy się nic takiego nie wydarzyło, czy, czy kobiecie coś się wydaje, czy może faktycznie jakiś Dingo wziął i zabrał dziecko. No i jednak okazało się, że ta druga wersja jest prawidłowa, ponieważ Azari nie było w namiocie, a Lindy twierdziła, że widziała, jak Dingo niesie coś ciężkiego w pysku. Oczywiście być może spytacie, dlaczego nic nie zrobiła, dlaczego nie zareagowała, wiedząc, że Dingo ma coś w pysku. Jednak Lindy później stwierdzi, że na początku nie skojarzyła faktów, było ciemno. Od razu, kiedy zobaczyła, że ten dingo coś tam wynosi z namiotu, no to krzyknęła, że dingo ma moje dziecko, a w tamtym momencie Dingus uciekł. Wszyscy się oczywiście zlecieli, każdy był zainteresowany tym, co się dzieje. Dużo osób też chciało pomóc, i ta pomoc była naprawdę dość dobrze zorganizowana, ponieważ 300 obozowiczów zrobiło tak zwany ludzki łańcuch w poszukiwaniu azarii lub jakichkolwiek śladów, które mogą być z nią związane. I tutaj trzeba jednak pamiętać, że to są ciężkie warunki to, są, to jest ten, teren bardzo skalisty to jest teren nierówny. Było też ciemno, i niestety jedyne co udało się znaleźć to jakieś odciski łap, świadczące o tym, że mógł tamtędy przychodzić pies dingo, ale z drugiej strony te psy znajdowały się wszędzie, więc też nie można stwierdzić, czy to były ślady łap akurat tego dingo, czy może innego, i czy te ślady to nie były na przykład z tamtego dnia. Ciekawym jednak aspektem tej sprawy, który później też będzie podnoszony, jest to, że Michael nie przyłączył się do poszukiwań. Bo ile Lindy siedziała przy tym obozowisku i była w szoku i nie wiedziała, co się dzieje, i tam część osób ją uspokajało, no to jednak Michael wydawał się mieć kontakt z Bazon do tego stopnia, że po pierwsze, nie przyłączył się on do poszukiwań, a że komu miał powiedzieć jednemu z obozowiczów, że nie ma czego szukać, bo już po niej, czyli że mamy tutaj na myśli Azarię. Na miejscu jako pierwszy pojawił się detektyw Frank Morris i zauważył on czerwone plamy w namiocie, które jak najbardziej mogą potwierdzać teorię o tym, że był tam pies dingo i oczywiście pozostawił on po sobie ślady, a właściwie pozostawił ślady po podtrzymaniu dziecka w pysku. Znalezione też były ślady łap wokół namiotu, co również potwierdza teorię, że kręcił się na pewno wokół namiotu jakiś taki pies. No i po dalszym rozejrzeniu się z Znaleziono ślady, które mogły oznaczać, że szedł tamtędy jakiś pies dingo niosący w pysku coś ciężkiego. Bo, żeby było jasne, azaria ważyła w tamtym momencie około 4,5 kg. No i te ślady wyglądały mniej więcej w ten sposób, że mamy łapę i mamy jakiś taki odcisk, więc ten pies musiał się na chwilę zatrzymać, położyć coś ciężkiego, co niósł w pysku, nie wiem, odpocząć chwilę, a następnie ruszyć dalej. Niestety nie było ani śladu po Azarii lub czymkolwiek z nią związanego. Poszukiwania co prawda trwały, trwały jeden dzień, potem następny, no i rzekomo Chamberlainowie szybko odjechali z miejsca, nie wyrażając w ogóle chęci znalezienia córki. Tutaj był taki aspekt, że oni uznali, że nie ma tak naprawdę czego szukać, no bo nawet gdyby jeszcze w tamtym momencie można było w jakikolwiek sposób pomóc Azarii, no to jednak minęły. Już dwa dni, no i dwa dni spędzone w lesie, bez jedzenia, picia. Nie ma szans. Jednak sprawa stała się bardzo, ale to bardzo medialna, bo to był taki pierwszy, przynajmniej pierwszy głośny przypadek, gdzie faktycznie pies Dingo zabrał komuś dziecko. Tak więc każdy chciał napisać swój artykuł, każdy chciał zaznać informacji z pierwszej ręki, więc Lindy udzielała licznych wywiadów. Może nie dlatego, że sama chciała, ale dlatego, że ją proszono. Być może miała też nadzieję, że uda się w ten sposób jakoś rozwiązać całą sytuację. Opowiadała ona ze szczegółami to, co się wydarzyło tamtego dnia, to, co widziała, jednak nie wyrażała ona głębszych emocji, tak też ludzie stwierdzili, że na przykład w trakcie mówienia tego, co się wydarzyło, nie wydawała się być wcale smutna, mówiła ze spokojem, nie płakała. I właśnie mniej więcej wtedy zaczął się podział opinii publicznej, bo część osób uznała, że to jakoś tak nie pasuje do kobiety, która parę dni wcześniej straciła dziecko, a z drugiej strony byli przecież obo obozowicze, którzy potwierdzają, że faktycznie Lindy zaczęła krzyczeć o psie Dingo i później wszyscy szukali Azari. Więc tak naprawdę ciężko tutaj znaleźć jakąś inną alternatywną teorię. Taki sam podział, jaki był wśród opinii publicznej, był również wśród funkcjonariuszy, którzy pracowali ze, nad tą sprawą. Ponieważ część z nich była przekonana, no, widzieli ślady łap, dodali dwa do dwóch i byli pewni, że za wszystkim stoi pies dingo, natomiast część z funkcjonariuszy uznała, że coś im tutaj nie gra. I nawet sobie robili zabawy związane z tym, że do wiaderka Nasypywali 4,5 kg piasku, potem sobie to trzymali w zębach i mówili: Patrzcie, jakie to jest ciężkie, ja nie dam rady tego przytrzymać dłużej niż minutę czy parę sekund. A co dopiero pies dingo, który miałby iść z 4,5 kg ciężarem przez ileś tam metrów czy nawet i kilometrów. Uznali, że jest to po prostu niemożliwe i nierealne. Szum wokół tej sprawy kręcił się oczywiście w najlepsze i co jakiś czas pojawiały się nowe doniesienia. Inne bardziej, a inne mniej ważne w całej sprawie z tych ważnych to 24 sierpnia turysta znajduje w pobliżu skał kombinezon należący do Azari, są to takie dziecięce body, podkoszulka oraz jej pielucha. Ubrania są poplamione na czerwono, zwłaszcza w okolicy szyi. Ilość oraz miejsce tych plam wysuwa oczywiście wniosek, że Azari z nami nie ma. Pytanie tylko gdzie można znaleźć jakieś większe szczegóły z tym związane, gdzie można znaleźć ciało. Zainteresowanie wzbudził też fakt, że co prawda ciuchy były poszarpane, ale wyglądają tak jakby jakaś osoba, domyślę człowieka, nie pies dingo, zdjął te ubrania i je ułożył. Można znaleźć w internecie zdjęcia tych ubrań, ja ich w tym miejscu nie będę wstawiać ze względu na to, że zakładam, że nie każdy chce oglądać takie rzeczy. Jednak przyznać trzeba, że jak na psa Dingo, ubrania są naprawdę w dobrym stanie i to wygląda tak, jakby pies Dingo idealnie odjął guzi odpiął guziczki, następnie zdjął te ubranie, położył je gdzieś w miejscu, a następnie pobiegł z Azarią. W odpowiedzi na to, rodzina udziela to coraz większej ilości wywiadów, nie okazując za bardzo żadnych emocji. Co od razu podsyca opinię publiczną i fakt, że może oni mają coś z tym wspólnego. Michael w jednym z swoich wywiadów powiedział, że prawdopodobnie taki był po prostu plan Boży, no i ludzie stwierdzili, że jak on może tak w ogóle mówić, że wygląda jakby się z tym od razu pogodził, jakby w ogóle go to nie obeszło. Stąd też zaczęło pojawiać się coraz więcej artykułów na ten temat, bo każdy o tym rozmawiał, każdy Australijczyk śledził na bieżąco to, co się dzieje z całą sprawą. Jednak 20 lutego 1981 roku koroner Denis Borit stwierdza, że faktycznie jest to nieszczęśliwy wypadek z udziałem dingo, ale ktoś prawdopodobnie ingerował w ciuchy Azari. Czyli o ile faktycznie dingo zabrało dziecko, to ktoś prawdopodobnie ułożył te ciuchy w tamtym miejscu. Rodzina miała nadzieję, że taki werdykt uspokoi opinię publiczną, będą mogli sobie dalej w spokoju żyć i, i będzie wszystko normalnie. E, mieli nadzieję, że uda im się ułożyć swoje życie na nowo, uda im się pogodzić ze stratą, jednak było zupełnie inaczej i tak naprawdę werdykt koronera stał się dopiero początkiem. Sprawa wyglądała w ten sposób, że terytorium północne nie było zadowolone z takiego werdyktu. Ponieważ oznaczał on, że faktycznie dingusy mogą stanowić zagrożenie, co może spowodować, że na miejscu Luru, na przykład, albo ogólnie na terytorium północnym, zacznie pojawiać się mniej turystów, a co oznacza, że będzie mniej hajsu. Tak więc funkcjonariusze z Darwin postanowili zrobić swoje własne śledztwo i przejęli sprawę. I oczywiście, gdy ta informacja pojawiła się publicznie, że na nowo sprawa jest otwarta, no to zaczął się szum jazda bez trzymanki totalna. Bo każdy chciał coś o tym napisać, każdy chciał dodać swoje trzy grosze. Skoro stwierdzono najpierw, że stoją za to Psydingo, a sprawa została na nowo otwarta, to prawdopodobnie są podejrzenia, że stoi za tym ktoś inny, w domyśle rodzice, bo przecież dziwnie się zachowują. No i zaczęły pojawiać się przeróżne artykuły na temat Lindy jako matki, na temat tego, że małżeństwo należy do, do, do takiego wyznania, a nie innego, i że tak naprawdę jest to jakaś dziwna grupa religijna, oni mają jakieś Dziwne praktyki i być może zniknięcie Azarii to była jakaś część rytuału. Znalazł się rzekomo lekarz, który przypomniał sobie, że razu pewnego, kiedy Azaria była na badaniach kontrolnych, to była ubrana w czarną sukienkę i jak to tak na, na czarno dziecko ubierać, no normalnie ksiądz Natanek nam się znalazł. No ale miał to być dowód, że faktycznie rodzina jakieś takie dziwne zwyczaje, wierzenia ma i, i może mają jakieś niecne plany. Pojawiły się w ogóle artykuły wyssane z palca na temat tego, że imię Azaria to w ogóle oznacza oddanie w ofierze e, i że być może właśnie e, coś takiego zrobili rodzice. I my teraz wiemy, że to są głupoty, że to było gdzieś tam pisane w piwnicy przez jednego i drugiego wąsacza, który szukał poklasku, ale wtedy ludzie czytając takie artykuły, czytając takie tematy, interesując się sprawą, to brali to na poważnie. I uznali, że faktycznie jakaś taka dziwna rodzina, i być może to oni stoją za zniknięciem swojej córki. I wkrótce faktycznie Linda oraz Michael zostali oficjalnie oskarżeni. Spytacie się być może za co, na jakiej podstawie, no bo jeżeli już się komuś coś zarzuca, to trzeba mieć jakieś argumenty. No i faktycznie takich argumentów trochę było. Ja wam teraz je przedstawię, potem wam przedstawię argumenty obrony, a potem polecimy sobie dalej chronologicznie całą historię. Jeżeli chodzi o argumenty. z Brane przez funkcjonariuszy z Darwin oraz przez tego ich prokuratora, to wyglądało to w ten sposób, że przebadano samochód. Samochód, który Wam wcześniej pokazywałam, który Wam teraz tutaj też pokazuję ten, którym podróżowała rodzina. Okazało się, że na tylnym siedzeniu znajdują się jakieś czerwone plamy czyli oczywiście krew. No i z przodu, na przednim siedzeniu, w miejscu, gdzie się trzyma nogi, gdzie osoby siedzące z przodu trzymają nogi, również jakieś takie dziwne plany, plamy znaleziono. Trzeba przyznać, że są to lata 80., i jeżeli chodzi o wyniki laboratoryjne, były one na nieco innym poziomie niż są teraz, do czego też sobie za moment przejdziemy. Co jest ważne? Ważne jest to, że przebadano te plamy, które znajdowały się z przodu, i one tak naprawdę zostały przebadane jedynie na obecność czegoś, co nazywa się hemoglobiną płodową. Postaje ona oczywiście u noworodków. Taki wskaźnik utrzymuje się do około 6 miesiąca życia. Chodzi tutaj oczywiście o okres ciążowy. Znaczy, w momencie, kiedy matka jest w ciąży, no to taka hemoglobina powstaje po to, aby był odpowiedni transport tlenu. Tak to zrozumiałam, i ten wskaźnik właśnie utrzymuje się do 6 miesiąca życia, a potem spada i jest na poziomie osób dorosłych, osób tam, które nie są tak młode, tak małe. No i badanie plam z przedniego siedzenia wskazało, że znajduje się tam właśnie taka hemoglobina. Więc to jest argument numer jeden, który został wzięty pod uwagę. Jeżeli chodzi o kolejny, no to dziwne ciuchy. Fakt, że one zostały znalezione w dziwny sposób, tak jakby faktycznie położył je tam człowiek, no to jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa jest taka, że materiał na tych bodach, na, tych, no, na tym kombinezonie, Został przerwany czymś ostrym, najprawdopodobniej. Tutaj twierdzono, że są to zęby psa dingo, natomiast śledczy uznali, że tak być nie może. To nie może być dingus, to najprawdopodobniej jest jakieś inne narzędzie. I uznano, że mogą to być nożyczki, które znajdowały się w samochodzie. Co ciekawe, na tych nożyczkach też została znaleziona hemoglobina, ale ona była, tak, tak mniej więcej, na uchwycie. No ale jednak dowód jest dowód, pasowało im do teorii. Jako argument numer 3 podano oczywiście dziwne zachowanie rodziców, to że za bardzo nie wydawali się być przejęci stratą córki, tak jakby faktycznie wiedzieli co tak naprawdę się stało i wszystko zaplanowali. Tak więc wysunięto teorię. Teoria była taka, że w momencie, kiedy Lindy powiedziała, że idzie położyć Azarię spać, to tak naprawdę poszła z nią do samochodu, tego samochodu, którym przyjechała rodzina, a następnie użyła nożyczek. W jaki sposób to już większość osób może się domyślać? Największa ilość czerwonych plam obecna była na górze tego kombinezonu w okolicy szyi, więc stwierdzono, że właśnie tak to wyglądało. Następnie Lindy miała ukryć córkę w pokrowcu na aparat, i tak, teraz to może kogoś dziwić, że jak, jak to w pokrowcu na aparat, jak to ja sama przeczytałam, to też od razu y, przypomniał mi się mój aparat, y, który zresztą używałam jakieś 5-10 lat temu, I są za takie małe aparaciki, ale w tamtych czasach były to duże, duże, ogromne aparaty. Więc przyjmijmy, że faktycznie dałoby radę tam ukryć Azarię. Następnie rzekomo Lindy miała podrzucić ciuchy i zrobić szum wokół siebie, że Dingo zabrało jej dziecko. Takie było oficjalne stanowisko oskarżycieli. Przyznać trzeba, że no, może i by miało to ręce i nogi, ale ja sama widzę tutaj kilka nieścisłości. Na przykład to, że nikt nie zauważył, że Lindy dziwnie się zachowuje, albo na przykład tego, że pewnie robiąc to wszystko, dość mocno by się ubrudziła, a nikt nie zauważył jakichkolwiek plan, plam u niej albo tego, że zmieniała ubrania. Poza tym nie wiem, czy bym miała na tyle czasu, aby to wszystko zrobić i nie wzbudzić czyichś podejrzeń. No cóż, na każdy z argumentów, który wam wcześniej podałam, było jakieś mniej lub bardziej prawdopodobne wyjaśnienie. Co do plam znalezionych w samochodzie, to od razu Państwo Chamberlain powiedzieli, że oni są w stanie to wyjaśnić, ponieważ wieźli oni razu pewnego autostopowicza, turystę, który był ranny. Nie było to nic poważnego, ale faktycznie mógł on im ubrudzić tylne siedzenie. Jednak w przypadku przedniego siedzenia nie mieli pojęcia, co mogło być tego powodem. Co do ubrań Azari, to również pojawiła się taka kwestia, że nie znaleziono śliny psadingo na tym kombinezonie. I na to faktycznie Lindy miała wyjaśnienie. Powiedziała, że Azaria była ubrana w taki kardigan z żółtą obwódką. I że zapewne jeżeli taka ślina jest, to znajduje się ona na kardiganie, bo nie został on znaleziony. Co do dziwnego zachowania, no to jak my przecież wiemy, każdy po swojemu przychodzi stratę. Są osoby, które po prostu zamykają się w sobie, nie chcą o tym rozmawiać, ale są też osoby, które reagują w przeciwnym kierunku, w zupełnie inny sposób i chcą mówić jedynie o tej swojej stracie i o tym, co się stało. I oczywiście oba te sposoby są odpowiednie. Co do samego procesu, to znaleźli się świadkowie, którzy oczywiście powiedzieli, że widzieli dingo. Przecież, przecież był ten pies dingo i oni go widzieli. Znaleźli się również sąsiedzi, którzy twierdzili, że Lindy jest bardzo dobrą matką, i takich osób było naprawdę sporo. No ale też znaleźli nasz doktor, który wspomniał o sukience, i to też oczywiście jakiś wpływ na sędziego i ławników miało. Bardzo ciekawym aspektem jest to, że obrona przedstawiła swoje badania na temat hemoglobiny płodowej, i okazało się, że taka sama została wykryta na przykład w olejach do samochodu albo w szejkach czekoladowych, które akurat pili synowie państwa Chamberlain w trakcie podróży. I taki sam wskaźnik był znaleziony w wielu innych substancjach. I z tego co wiem, to w przypadku tych plam znalezionych na przednim siedzeniu przeprowadzono jedynie badania na obecność tego wskaźnika. Nie wiem, czy jest to wina technologii, po prostu nie można było sprawdzić tego, czy faktycznie jest to materiał genetyczny. Czy może jednak jest to kwestia tego, że proces był dość stronniczy, bo można znaleźć informację, że w momencie, kiedy szukano świadków, szukano osób, które będą zeznawać, to mówiono ok, choć będziesz zeznawać, ale nie chcemy nic słyszeć o żadnym dingo, czyli z góry zakładano, że to nie jest prawidłowa wersja. A skoro to nie jest prawidłowa wersja, to tak naprawdę szukano osób, które powiedzą, że faktycznie Lindy była dziwna, zachowywała się podejrzanie i to ona jest za to wszystko odpowiedzialna. Część osób też wyszła z założenia, że dingo po prostu nie jest w stanie unieść 4,5 kg i faktycznie hopsać sobie z takim ciężarem, ciężarem po skalistej, skalistym terenie i zrobić to w taki sposób, że nikt go nie zauważył. Poza tym na kombinezonie, który został znaleziony, znaleziono e, jakieś ostre ślady, ślady po czymś ostrym. Tutaj od razu e, dopasowano to do, do nożyczek, natomiast też nikt nie, nie spodziewał się tego, że mogą to być zęby psadingo. Jednak wśród osób, które miały okazję zeznawać w tamtym procesie, znalazł się badacz dingo Les Harris, który uznał, że faktycznie zęby takiego psiaka są ostre i są w stanie e, na przykład przeciąć materiał ubrania. Jako potwierdzenie swojej teorii, że e, taki dingo jest też w stanie zdjąć ubranie, podał przykład pewnej samicy, którą miał okazję obserwować e, i podano jej e, mięso zawinięte w papier. A ta samica była w stanie idealnie oddzielić papier od tego mięsa, a następnie po prostu zjeść, zostawiając papier oczywiście. Ważnym elementem w tej sprawie jednak był fakt, że nie znaleziono nigdzie Azari. Zapewne gdyby została ona znaleziona, to można byłoby jednoznacznie stwierdzić, czy stoi za tym Dingo, czy może jakaś osoba trzecia. I w rzeczy samej mówi się, że proces był stronniczy i dużo osób było, znaczy nie tyle co podstawionych, ale były to osoby, które miały wyrazić jakąś tam swoją negatywną opinię, które tak naprawdę nawet nie wnosiły niczego sensownego do sprawy, ale jedynie tam sobie namieszały. Takie podjudzacze, jak ten lekarz, który powiedział o sukience, albo na przykład jak. Jeden z obozowiczów, który powiedział, że Lindy długo się kręciła wokół namiotu. No takiej niby nic, prawda? Jednak głównym aspektem w tej sprawie był fakt znalezienia tych plam na przednim siedzeniu oraz braku śliny dingo na ubraniu. Oraz fakt, że Lindy mówiła o kardiganie, a taki kardigan nigdy nie został znaleziony. Dlatego też uznano, że kobieta po prostu kłamie, że sobie ten kardigan wymyśliła. Bądź co bądź, 29 października 1982 roku zapadł wyrok i było to dożywocie dla Lindy oraz 18 miesięcy w zawieszeniu dla Michaela. Dla Michaela za pomoc w sprawie uznano, że on o wszystkim wiedział. I też była teoria, że pomógł on się pozbyć tego pokrowca na aparat. Moi drodzy, w tamtym momencie Lindy znów była w ciąży, no bo przecież ona nie spodziewała się takiego obrotu sprawy. I mówi się, że Michael oraz jego żona mieli nadzieję, że tym dzieckiem, które się pojawi na świecie, będzie córka. Oni też tam sąsiadom mieli mówić, że mają nadzieję, że w końcu wszystko się zmieni, że to może będzie jakiś taki dar od losu, od Boga. W ogóle też to wykorzystano w trakcie procesu, że, że oni chcą mieć córkę, żeby spotkało ją to samo, co Azarię, bo do jakiejś takiej dziwnej grupy należą religijnej i, i jakieś, no, nie, nie wiem, dziwne zabawy mają. E, ciężko mi stwierdzić, jaki był tok myślenia w tamtym momencie. Bądź co bądź, Lindy będąc już za kratami urodziła córkę o imieniu Kahila. Przeszła ona na świat w listopadzie 1982 roku i praktycznie od razu trafiła do rodziny zastępczej. I tutaj trochę Informacje nam się rozjeżdżają w sprawie synów pary. Mam tutaj na myśli Edena i Regena, ponieważ rzekomo mieli być oni wychowywani przez Michaela i on też niby z tego powodu dostał wyrok w zawieszeniu. Co jest moim zdaniem bardzo dziwne i nieodpowiedzialne w momencie, kiedy człowiek zostaje oskarżony o pozbycie się swojej córki, a daje się mu pod opiekę dwójkę innych dzieci. Ale trzeciego już nie. Trzecie trafia gdzie indziej. No takie, wszystko to jest dosyć pomieszane. Ciężko szukać logiki w niektórych aspektach tej sprawy. Oczywiście Lindy wielokrotnie próbowała się odwoływać i tłumaczyła, że przecież był pierwszy werdykt, który głosił, że za wszystkim stoi pies dingo, a później nagle sobie rozpoczęli nowe śledztwo i że to wszystko jest po prostu niesprawiedliwe. Jednak nikt jej nie wierzył i powstało nawet powiedzonko: Dingo ma moje dziecko, które jest używane w Australii do dnia dzisiejszego. To jest coś w stylu Tumi jedzie. Powiedzonko używane wtedy, kiedy ktoś ewidentnie chce zrobić inną osobę w bambuko. Na przykład z ryjkiem umorosanym od czekolady mówi, że nie zjadł ciasta czekoladowego, i wtedy się odpowiada: A dingo ma moje dziecko. Tak się bawili. Moi kochani, jeżeli chodzi o Lindy, to zapewne odsiadywałaby ona swój wyrok do dnia dzisiejszego, gdyby nie pewien przełom, który nastąpił w roku 1986 i to też w okolicach niezbyt przyjaznych zdarzeń, a mianowicie jeden z turystów, Anglid, Anglik David Brett, wybrał się na wspinaczkę po uluru i niestety upadł. Upadł tak niefortunnie, że, że zginął. Takie przypadki niestety miały miejsce wcześniej. Funkcjonariusze zostali wezwani na miejsce no i przy okazji poszukiwania Davida przeszukali teren, no bo chcąc go znaleźć, to przeszukiwali też pozostały teren. No i właśnie wtedy, w tamtym momencie, znaleziony został kardigan z żółtą obwódką na terenie należącym do siedliska psów Dingo. To też jest ważna informacja w tej sprawie. A żebyście nie czuli niedosytu, to David również został znaleziony. Jednak w momencie pojawienia się kardiganu cała sprawa przyjęła zupełnie inny obrót, ponieważ przy, przy pierwszym procesie, a właściwie to przy drugim można powiedzieć, uznano, że Lindy kłamie, że ona sobie wymyśliła ten kardigan, że on nie istnieje i to jest jakaś próba odwrócenia od siebie uwagi, próba wywinięcia się od odpowiedzialności, natomiast faktycznie takie ubranie istniało. A skoro zostało ono znalezione na siedlisku psów Dingo, to no, mamy odpowiedź. Mamy jedną wielką odpowiedź. W momencie, kiedy informacja ujrzała światło dzienne, szef rządu terytorium północnego e, nakazał natychmiastowe, natychmiast zwolnienie Lindy. Kobieta wyszła na wolność i miała ona być na wolności do momentu ponownego procesu, który nastąpił we wrześniu 1988 roku, a 15 września uchylono wcześniejsze wyroki. Uznano, że były one po prostu nieprawidłowe. Dodatkowo zbadano też te plamy, które znajdowały się na przednim siedzeniu, a że technologia poszła do przodu, albo może chęci ludzi, którzy kierowali całym procesem, poszły do przodu. To jednak okazało się, że. Tak naprawdę te plamy były olejem samochodowym, co całkowicie by obalało teorię, która została wcześniej wysnuta. W ramach odszkodowania, Lindy otrzymała 1 300 000 dolarów australijskich, natomiast Michael otrzymał 396 000 dolarów australijskich. Oraz otrzymali jeszcze 19 tysięcy dolarów australijskich za auto, które w ramach śledztwa zostało całkowicie rozebrane na części pierwszej i niestety nie nadawało się już do jakiegokolwiek użytku. Po całkowitym uniewinnieniu otrzymali oni również opiekę nad swoją córką Cahillą. Natomiast została jeszcze jedna kwestia, kwestia, która się będzie jeszcze trochę lat ciągnęła, czyli akt zgonu Azari, który w miejscu, gdzie był wpisany powód, to był to powód nieznany. Czyli niestety nie nakreślono, że chodzi o dingo. Lindy oczywiście otrzymała wolność, miała okazję wrócić do swojej rodziny, do życia jakie wiodła wcześniej. Jednak wcale nie było to takie proste, ponieważ małżeństwo miało spore problemy. Lindy czuła, że jej mąż nie dał jej odpowiedniej ilości wsparcia w trakcie trwania procesu i w trakcie tego wszystkiego. Natomiast Michael, chcąc nie chcąc, obwiniał nieco swoją żonę za to, że Azari z nami nie ma. Chodzi po prostu o to, że zdaniem Michaela, jej nie dopilnowała. Dodatkowo zmagali się oni również z problemami finansowymi. Pomimo bardzo dużego odszkodowania, to jednak koszty wynajęcia odpowiednich adwokatów, koszty w ogóle samego procesu przerastały całe odszkodowanie i wcale nie było to takie super wynagrodzenie. Te wszystkie czynniki sprawiły, że w roku 1991 Michael i Lindy postanowili zakończyć swoje małżeństwo i zacząć życie od nowa, a przynajmniej próbować ułożyć życie od nowa. Rok później Lindy wyszła za mąż za amerykańskiego wydawcę oraz człowieka, który również należał do kościoła adwentystów, Rick Creighton. I z tego co wiem, to mieszkali oni w Australii, natomiast w przypadku Michaela poślubił on kobietę o imieniu i nazwisku Ingrid Bergner i miał z nią córkę Zarę. Sprawa oczywiście w dalszym ciągu miała jakiś rozgłos, było jakieś zainteresowanie, no bo Lindy została uniewinniona i ludzie też się tym interesowali. Powstało kilka adaptacji filmowych, na przykład jedna z nich nosi nazwę Krzyk w ciemności i jest to film z Meryl Streep w roli Lindy. Powstał też miniserial o nazwie przez moje oczy Historia Lindy, oraz powstała też opera Lindy. Natomiast w przypadku miniserialu przez moje oczy, to był on oparty na książce o tym samym tytule, napisaną przez nikogo innego jak przez samą Lindy. Opisała ona zniknięcie Azari, to co wtedy czuła, opisała również pobyt spędzony za kratami, no i właściwie całą swoją historię, autobiografię można powiedzieć. Lata mijały, a sprawa Azari oficjalnie wciąż była otwarta. Tak więc co jakiś czas zgłaszały się osoby, które chciały coś wnieść do tej historii. I tak właśnie w lipcu 2004 roku pojawił się on cały na biało. Emeryt z Melbourne, który twierdzi, że w roku 1980 za pomocą swojej czelby trafił w jednego dingusa i znalazł w jego pysku dziecko. No cóż, powiedział, że jako dowód tego, co się stało, ma on wstążki z kurtki tego dziecka i były to wstążki koloru różowego. Natomiast Lindy twierdziła, że takich wstążek nigdy nie było i kombinezon, w którym była ubrana Azaria nie miał czegoś takiego. Z tego co wiem, nie wzięto tego człowieka na poważnie, chociaż miał on niby przechodzić jakieś testy w wariografem, ale czy były one pozytywne czy negatywne, to też ciężko stwierdzić. Na pewno oficjalnie jego wersja nie została wzięta pod uwagę, chociaż sporo osób twierdzi, że tak mogło faktycznie być i to by na przykład wyjaśniało ingerencję człowieka w te ciuszki. Natomiast rok później, czyli w 2005 roku, do gazety Springs przyszła nagle kobieta, 25-letnia Erin Horsburg, która twierdziła, że jest ona azarium. Na jakiej podstawie tak twierdziła? Już Wam mówię, dokładnie chodziło o to, że miała ona kiedyś retrospekcję, jak jest w Paszczy Dingo. I ona stwierdziła, że to ona musi być azarium. Dodatkowo powiedziała, że całkiem niedawno na świat przyszedł jej syn, no i jest on bardzo podobny do Azari. Bo te zdjęcia Azari jako niemowlęcia oczywiście są wszędzie dostępne, no i Erin stwierdziła, że ona jest Azarią, bo jej syn jest do Azarii podobny, czyli tak naprawdę to do niej w młodości. No i miała taką retrospekcję, a poza tym ma ona rodziców zastępczych. Przyznam szczerze, że nie wiem, czy sprawdzono tę sprawę jakoś dokładnie, ale oficjalna wersja funkcjonariuszy była taka, że Erin nie jest azarią. Niespodziewany, prawda? I takich zgłoszeń było kilka, to było dosyć męczące, a wszystko z tego powodu, że sprawa nie była oficjalnie zamknięta. Tak więc w roku 2010 Lindy wnioskowała o to, aby poprawić całą sprawę, zamknąć ją, napisać jako powód w akcie zgonu, że, że chodzi tutaj o psa Dingo, że to właśnie ten pies Dingo za tym stoi, i żeby zakończyć całą sprawę. Tak też się stało w 2012 roku, czyli dwa lata później. Od tego momentu oficjalnie sprawa jest zamknięta, Lindy jest osobą niewinną i za wszystko odpowiedzialny był pies Dingo. To trzeba przyznać, że też jest ważny temat, bo okazało się, że w późniejszych latach takie sytuacje miały miejsce i googlując sobie jakieś takie najświeższe informacje o tej sprawie, trafiłam na artykuł na temat tego, że pies Dingo chciał wyciągnąć z namiotu trzyletnie dziecko. Na szczęście zareagowali rodzice, nic się nie stało, ale świadczy to o tym, że takie sytuacje mogą mieć miejsce. Jako dopełnienie tej historii dodam, że Michael odszedł z tego świata w roku 2017, natomiast jego dzieci oraz dzieci Lindy wypowiadały się na temat tego, jak cała sprawa na nich wpłynęła. Synowie mieli problemy w szkole, były to problemy związane z mediami, ponieważ mówiono, że ich rodzice są za wszystko odpowiedzialni, że w ogóle to oni też pewnie są źli i najgorsi. Więc niestety w mniejszy albo większy sposób się to odbiło. Natomiast na dzień dzisiejszy, z tego co udało mi się dotrzeć, to założyli oni swoje rodziny i czują się całkiem dobrze. Zresztą tak samo jak w przypadku Lindy. Ona co prawda już jest po 70, ale co jakiś czas wypowiada się w różnego rodzaju wywiadach i ogólnie jest osobą aktywną. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą historię, jeżeli chodzi o informacje, do których udało mi się dotrzeć. Przyznam szczerze, że wyszło nieco dłużej niż się spodziewałam, ale sprawa jest naprawdę warta uwagi i pomimo tego, że być może część z Was o niej już słyszała, to mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego i że cała historia była dla Was interesująca. Jeżeli są natomiast jakieś informacje, do których ja nie dotarłam, a które waszym zdaniem są ważne, no to byłabym bardzo wdzięczna za podzielenie się nimi w komentarzu. Natomiast do osób, które dotarły do końca, a mianowicie dotarły do tego momentu, to hasłem na dzisiaj jest nic innego jak oczywiście Dingo. Standardowo zapraszam do dołączenia do grupy na Facebooku. Link znajduje się w opisie, a jeżeli chcecie, to zapraszam też na Instagrama i do usłyszenia.